53, 90, no to mamy prawie 40... 50, tak, w 53 roku ukończyłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej. No i dostałem nakaz pracy, bo wtedy były nakazy pracy, do województwa katowickiego. A w województwie katowickim się wybierało szkołę. No temu ja chcę wrócić do swojego miasta, do Bielska Białej. No i zostałem skierowany właśnie do liceum obecnego Żeromskiego, ale wtedy to była szkoła ogólnokształcąca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. I mimo różnych propozycji w ciągu tych ponad 30 lat zawsze mówiłem nie, bardzo dziękuję. Ja dalej się nie posunę. Na czele z panem dyrektorem, z Kiriewem Rykietynem. Jest to szczególna przyjemność. Jedno z najlepszych szkół średnich w naszym mieście. Prawda istniała. Od tego czasu dla uczczenia jego pamięci klasa F. Jak pan wspomina ten okres? Wie pan, okres jest w każdym dziesięcioleciu inny, prawda? Ja zawsze nie mogłem pojąć, że 5 lat po wojnie potrafiono zbudować taką piękną, nowoczesną szkołę. A w czasach, gdy ja byłem radnym Miejskiej Rady Narodowej i przewodniczącym Komisji Oświaty i walczyliśmy o zbudowanie gmachu dla zasłużonego Gimnazjum Polskiego w Białej, dla liceum Asnyka. Nie udało się tego do dzisiaj zrealizować. No ale takie były czasy wtedy. Ja oceniam je różnie. Oczywiście były okresy trudne, nawet czasami bardzo trudne, ale trwaliśmy jakoś i walczyliśmy o to, żeby ta szkoła miała swoją pozycję. I teraz jestem bardzo dumny z tego, że pani Pękalowa utrzymuje poziom tej szkoły i że ta szkoła stale podnosi swoją lokatę w naszym województwie i w kraju. Do której klasy chodzisz? Ja, druga liceum, biologiczno-chemiczna z łaciną. Mhm. A śpiewasz, jakbyś miała za sobą przynajmniej 10 lat kariery. 10 lat kariery, może uczę się od kilku lat, ale 10 lat kariery nie mam za sobą jeszcze niestety. Mhm. No i jakie teraz plany są? Znaczy w ogóle, co się dzieje w twoim artystycznym życiu, tak na co dzień? Co się dzieje? Tego typu występy to są, zdarzają ci się częściej? Tego typu występy, tak duże, z akompaniatorem zdarzają się rzadziej, ponieważ ja jestem na etapie nauki na razie. Poświęcam bardzo dużo czasu temu, by się kształcić dalej, a jak zdarzają się tego typu występy, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ mogę się sprawdzić wtedy. Thank you.
czy uczniowie Żeromskiego zmienili się przez te wszystkie lata, kiedy pani tutaj pracuje? Myślę, że zupełnie nie, wbrew pozorom. Co prawda już mądrzy myśliciele starożytności mówili, że coś, co czeka świat, skoro taka ta młodzież. Myślę, że młodzież jest ciągle taka sama, jest fantastyczna, twórcza i bardzo się cieszę, kiedy jest kreatywna, a nie, powiedziałabym, bardzo ospała. Bardzo lubimy ludzi kreatywnych, otwartych na różnego rodzaju wyzwania. I powiem wam, że jak słucham wypowiedzi, wspomnień absolwentów sprzed lat 50 paru, jak oni wspominają, jakie psikusy robili swoim koleżankom, kolegom i nauczycielom, to uważam, że dzisiejsza młodzież jest niemal święta. Praca jako nauczyciel biologii jest bardziej czy mniej wymagająca, stresująca niż pozycja dyrektora? Myślę, że może mniej, jakkolwiek różnie też z tym bywa, dlatego że nasi uczniowie są bardzo wymagający, mają bardzo otwarte umysły, bardzo są poszukujący i chcąc na przykład pomóc im w przygotowaniu się do olimpiady biologicznej, to wymaga również i ode mnie dużej pracy nad sobą, bo to, czego ja się nauczyłam x lat temu na studiach, już tak dyskretnie nie będę mówiła ile, to już jest części spore i nieaktualne. W związku z tym ja też muszę cały czas się rozwijać i nie mogę stać w miejscu. Wywiad był przeprowadzany przez? Przez Żet TV. Żet TV. Czyli co to znaczy Żet TV? Żerom TV. Żeromski. Skąd taki pomysł na zrobienie takiego czegoś jak telewizja w liceum? To jest telewizja stworzona czysto na potrzeby właśnie akademii. Chcieliśmy po prostu wprowadzić nowy powiew świeżości do formuły apeli szkolnych. Mhm, czyli rozumiem, że film, który dzisiaj realizujecie, a realizujecie film, tak? Tak, to będzie film taka w formie reportażu, wywiady, coś takiego. Będzie go można zobaczyć? Na Akademii z okazji Święta Patrona, który będzie w listopadzie, prawda? Tak. Mhm, to Regionalna TV też czeka na wasz film. Trzeba go puścić w telewizji kablowej. O, no, byłoby świetnie. Jak pan ocenia, powiedzmy, ten czas, w którym teraz żyjemy? No, ten czas jest trudny. Ten czas jest trudny, dlatego jeszcze to jest okres przekształceń. Nie wszystko jeszcze się ustabilizowało tak, jak trzeba. No, denerwuje mnie jedno, ta bardzo duża rozpiętość od bardzo bogatych do biedy i nędzy. I to powinno być jakoś rozwiązane. Bo przecież państwo jest po to, aby zorganizować społeczeństwo. Zorganizować społeczeństwo to po pierwsze dać pracę, dać mieszkanie i potem następne służba zdrowia, oświata i tak dalej. No i to jakoś to nie jest rozwiązywane należycie. Tamten ustrój zapewniał wszystkim szczęście, nie dał tego szczęścia, ale ten ustrój nie wszystkim daje też to zadowolenie choćby z życia. Może po wyborach się polepszy. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Trzeba zawsze wierzyć, że będzie lepiej.